Tornado. Tak, to się Ech, przyjdzie. tam krzyżyłem. Normalnie nic nie instalowałem. Potem tylko była aktualizacja do tego sterownika. Tam był ten coś tam. Nie, Wyjątek, to u mnie coś takiego nie adapter. działa i nigdy nie działało. No to u mnie działa. I u nikogo. Ja nic nie instalowałem. Nie mogę ci się przyznać. Nic, kompletnie. Na tym kompie żadnych sterowników nie instalowałem, oprócz do karty graficznej tego GeForce Experience, bo automatycznie ci instaluje to podstawowe, ale ci nie instaluje Nvidia GeForce Experience. Więc to musi się samemu. Nie, tak będę musiał sterownik internet zainstalować. Chcę ze streama wyjdę i gram wieś. Misje poboczne trzeba wszystkie zrobić w Nowigradzie. Miecze i pierogi. Po zmierzchu udaj się do doku. I to zadanie na 20 levelu przecież. Co? Zadanie na wysokim levelu jest. No i ale jak jest na zielono, to już mogę mieć robić. A który masz level? 19. Tak jest. Zauważyłem, że jak mam to na zielono. No, to nie wiedziałem, że to już masz taki level. A no i mam 19 level. Byłem głównymi, a potem robiłem poboczny. No wczoraj zaczynałeś to mieć 13 jeszcze. Kiedy? Wczoraj. Nie. To ja miałem 15, to jest 16. Nie, ja wczoraj wbiłem nie, 3 to levele. 13. To wczoraj zaczynałeś mieć 13? Nie, wczoraj miałem 14 chyba. Nie, wiem, że jak łączyłem dziś wczoraj albo przedwczoraj. No to przedwczoraj to ja 13 miałem, to tak. Ale wczoraj wbiłem to. Już słyszałem. Czemu czerwony nie boję? Ech, co za czas. Mam czerwony. A, no to takie. Takie jak jest ta, jak ma być buzia, takie nie ma. Już kum. Ale ty, to niebo wygląda Biskitu jakoś dziwnie. No, całe czerwone. Takiego nieba to nikt nie wie. Módlmy się! Módlmy się. Pijak. Hatoi. Witaj, to tutaj? Witaj, Wiedźminie. Kawałek dalej. Gotowy? Gotowy. Prowadź. Doskonale. Tędy. Gdzie mam iść? Kurwa. Gdzie jest? Człowiek króla żebraków nazywa się Cyna. Co o nim wiesz? Nie wiem. Łatwo się denerwuje, więc... Kurze, tam nie ma czym się... Potrzebujemy go bardziej niż on nas. A to ta misja, widziałem ją. Tu mnie sobie napadną tasaki jebane. Miałeś być sam, elfie. Kto to jest? Troskliwy przyjaciel. A tak, dobra. Jest tak, otwarty konflikt z Tasakiem musi się szefowi opłacić. Kurga, no odbijajcie to frejerze od tej ściany, ja cię. Stała dostawa żelaza będzie was kosztować 50% zysków. Oszalałeś? Damy wam 10%. Geralt, co ty? I grasz z ogniem, Łazengo. Nie muszę się z tobą targować. 40% to jest ostateczna oferta. Potargujmy się. Damy wam 25%.
Kim ty jesteś, żeby dyktować warunki królowi żebraków? 35% to ostatnie słowo. 25% to ostatnie słowo. Ale dorzucimy wam zniżki w warsztacie. Chyba zwariowałeś, Łazengo. Nic tego. Chodźcie, chłopaki. Jak nie, to nie. Trudno. Geralt, co ty Czekajcie. Niech będzie. Umiesz się targować, troskliwy przyjacielu. Zgadzamy się na wasze 25% plus zniżki. Zgoda. Interesy z wami to przyjemność. Oj, cyna, cyna. Teraz jak mam weterana, to jest sobie na odwrót. To teren ta saka. Zbiera to nasze i protan. Zaraza, to kto z nas? Są od Tasaka. Szybko się dowiedział. Geralt, co robimy? Nie właśnie mu właśnie! Kurwa, to jest od Tasaka mocno. No nic, mam nadzieję, że nam się to opłaci. Czyli możemy liczyć na wasze dostawy? Za kogo mnie masz? Dałem ci słowo czy nie? Ale na waszym miejscu bym sobie załatwił obstawę. Z Tasakiem nigdy nie wiadomo. Mógłbyś nam dać kogoś do obstawy? Niestety kilku gnojków Tasaka przeżyło. Pewnie już wie o wszystkim. Ja nie mam ludzi, żeby wam zapewnić ochronę. Na waszym miejscu to bym na razie nosa nie wychylał. Dzięki, cyna. Ale w końcu szefowie się dogadają i będziecie mieć spokój. Trzeba tylko przeżyć do tego czasu. Co teraz robimy? My tu gadu gadu, a wspólnik ci nawiał. Zaraza. Ej, czekaj! Powodzenia! Hattori, zaczekaj! Służę wiecznemu ogniowi. Najsłynniejszy zamkus w Nowigradzie to Pasiflora, ale jest jeszcze kuternoga szabu. Hattori! Jesteś tam? Otwórz! Nigdy w życiu! Daj mi spokój! Nie wygłupiaj się, wpuść mnie! Wybij to sobie z głowy! Ja się stąd nie ruszam przed Midinverne! Wybacz, Geralt. To był błąd. Wchodzić w interesy z tymi bandytami... Trochę na to za późno. Król żebraków załatwi ci dostawę i co wtedy? Czym mu zapłacisz? Co ja się wpakowałem? Geralt, musisz mi pomóc. Nie, nie muszę. Jestem wiedźminem, nie ochroniarzem. Właśnie. Mógłbyś mi poszukać ochroniarza. Geralt, błagam, zabiją mnie. Masz kogoś konkretnego na myśli? Jest taki najemnik, Sukrus. W jeziorze przesiaduje. To stary pirat ze Skellige, który kiedyś mi pomagał. Wielki jak stodoła. On się nie wystraszy nawet tuzina Tasaków.
Nie możesz sam z nim pogadać? Rozstaliśmy się trochę poróżnieni. To znaczy domagał się premii, a ja... Nie zapłaciłeś mu, świetnie. I co? Mam na to jeszcze teraz pieniądze wyłożyć? Na pewno się dogadacie. Geralt nie zostawia mnie tak. Jest za 12. Dobra.